Budynki pochłaniają ogromną ilość energii na ogrzewanie oraz klimatyzację. W prosty sposób przekłada się to na wydatki liczone nierzadko w setkach tysięcy złotych każdego roku. Redukcja kosztów utrzymania obiektu przyniosłaby więc ogromne oszczędności. Jak to uczynić? Odpowiedź na to wyzwanie opracowała bydgoska firma Promar. Działając 16 lat na rynku energetycznym, stała się nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się organizacją. Połączenie ogromnego doświadczenia pracowników w wieloletniej praktyce z grupą ludzi młodych, doskonale wykształconych, pozwoliło nam stworzyć zespół wielkich możliwości. Opracowane przez nas unikalne rozwiązanie technologiczne Promar Monitoring System pozwala optymalizować zużycie mediów energetycznych, zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo i wymierne korzyści ekonomiczne. Promar Monitoring System znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach budynków. Wyjątkowość rozwiązania opiera się na współpracy systemu z szeroką gamą urządzeń pomiarowych i automatyki różnych producentów odpowiadających za kontrolę i sterowanie instalacjami. System pozwala na analizę otrzymanych danych, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja zużycia mediów w budynkach. Transmisja z monitorowanych obiektów realizowana jest w technologii GSM lub Ethernet. System kierowany jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy zainteresowani są zmniejszeniem zużycia energii oraz bezpieczeństwem pracy instalacji znajdujących się w budynku. Technologia firmy Promar wypracowuje dziś oszczędności w ponad 500 budynkach na terenie całej Polski, w tym chociażby w Urzędzie Miasta w Poznaniu i Bydgoszczy, w gmachu Opery Nowa w Bydgoszczy. Zmniejszyliśmy moc zamówioną na energię cieplną z 1,8 na 1,3, to jest o 28%, a zużycie globalne energii cieplnej zmniejszyło się o 24%, co daje w skali roku łącznie ponad 100 tysięcy złotych oszczędności. Warto dodać, że firma zajmuje się nie tylko ciepłownictwem, ale też systemami klimatyzacji oraz wentylacji budynków. Choć na polskim rynku jest jeszcze wiele do zrobienia, władze spółki już rozważają rozwój usług na rynku światowym. Stojące dzisiaj przed gospodarką światową zadania w zakresie polityki ekologicznej otwierają przed nami ogromne możliwości w zakresie rozwoju naszych usług.